Witam serdecznie wszystkich na moim kanale APKV Blog. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tym oto tutaj transceiverem firmy Kenwood TS2000 w wersji X. Co mu dolega? Ze zgłoszenia wynika, że radio ma problemy, a właściwie, że w ogóle nie nadaje w paśmie 23 cm, czyli 1,2 giga, w które ten egzemplarz jest wyposażony. Także zacznijmy przeprowadzać testy i zobaczymy, czy usterkę uda się usunąć. Radio mamy już włączone, więc zobaczmy, co się dzieje po naciśnięciu PTT. Ustawiona jest częstotliwość, tryb FM. Zacznijmy od 1 W. No, wskaźnik ALC poszedł do końca, moc trochę dziwna. Na wskaźniku pobieranego prądu, który mam z drugiej strony, pokazuje około 9 A. No, czyli teoretycznie wydawałoby się, że radio nadaje. Zaczniemy zmieniać moc. Wskaźnik nam zaczął ALC szaleć. I coś tu jest. Pobór prądu był bez zmian. Przejdźmy do trybu AM. 1, 2, przy 2,5 W. Widzimy, jak wariuje wskaźnik ALC. Czyli widzimy, że radio coś nadaje. Pobór prądu jest prawidłowy. Wskaźniki chodzą. Także w następnym etapie podłączymy urządzenie do przyrządu pomiarowego i zobaczymy, co tak naprawdę wychodzi z gniazda antenowego modułu na 1,2 GHz. I mamy już podłączone urządzenie pod analizator widma, tryb FM, moc 1 W. Zobaczmy, co się dzieje. No, mamy dwa duże piki. Pierwszy na częstotliwości 730 mega. No więc zupełnie nie tam, gdzie to radio powinno nadawać. Ustawiono mamy częstotliwość 1299 MHz, czyli już widzimy, że coś jest nie tak. Zwiększajmy moc. 2, 3, przy 3 W już widzimy jakieś dziwne zjawiska. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i moc maksymalna 10 W. Wyskoczył nam tutaj dużo wyższy pik i to jest mniej więcej ten, który jest na częstotliwości, na jakiej powinniśmy nadawać. Czyli zmniejszamy do 1 W, on nam znika. No bardzo dziwne zjawisko. Widać, że coś zabudza się w urządzeniu. Teraz mamy tryb AM. 2,5 W, 2 W, 1 W, czyli praktycznie raz. No widzimy, jak skacze nośna. Wejdźmy w tryb SSB. Halo. Halo. No i widzimy, że raz z modulacją poziom nośny się podnosi i w tym momencie pojawiają się również inne prążki. Powrotem tryb FM, 1 W. Czyli wygląda na to, że przy braku sterowania płytką czy modułem 1,2 GHz sam z siebie generuje te dwa dziwne prążki. Czyli możemy uznać, że uszkodzony jest moduł 1,2 GHz, nic wcześniej w radiu się nie dzieje, zwłaszcza, że wszystkie pozostałe pasma i emisje działają prawidłowo. Analizując schemat, też widzimy, że moduł ma wejście 10 z kawałkiem megaherca. Jego poziom zależy od ustawienia poziomu mocy w urządzeniu. Przy SSB bez modulacji nic na ten moduł nie wchodzi. Natomiast prążki cały czas, jak widzimy, są. Więc zostaje nam teraz rozebrać te radio i dostać się do tego modułu.
tej chwili radio już mamy rozłożone i w tej części znajduje się moduł 1,2 GHz, do którego musimy się dostać, odkręcając te wszystkie śrubki i zdejmując pokrywę. Mamy już rozebrany moduł 23 cm, zdjęta płytka. Dodatkowo zdjęliśmy osłonę ze wzmacniacza mocy, bo jak zwykle w takich wypadkach pierwszy podejrzany jest wzmacniacz mocy. I zobaczmy, co się dzieje. Wstawione mamy w tej chwili FM, 1 W mocy i w tej chwili idzie ładny pik na częstotliwości 1240, jaką ustawiliśmy, to raz 0 dBm, czyli za mała moc. Poruszajmy modułem. No i ciekawostka, jak przycisnęliśmy moduł, częstotliwość jest prawidłowa, moc 1 W. Zobaczmy, co będzie, jak zwiększymy ją. 10 W. Ciekawostka, moduł zaczął działać, cały transceiver też. Czyli wszystko wskazuje, że jest błąd montażowy lub jakiś problem wewnątrz, też jest to możliwe, struktury końcówki mocy. Zdemontujemy tą końcówkę, sprawdzimy płytkę, sprawdzimy radiator, kontakty i uruchomimy ponownie. Z tego widać, że wszystko prawidłowo funkcjonuje, gdzieś jest jakiś brak kontaktu. Gdzie? No musimy to poszukać i znaleźć. Mamy już radio przygotowane do demontażu hybrydy mocy. Wszystko na razie wskazuje, że problem leży albo w samej hybrydzie, albo gdzieś na płytce w gałęzi zasilania. Już właśnie ruszanie w tych miejscach powoduje, że wszystko zaczyna pracować poprawnie. Także wylutujemy hybrydę, sprawdzimy wszystkie połączenia i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Samo lutowanie zrobię już poza kamerą, bo i tak niewiele byłoby widać, zresztą czynność jest prosta i do pokazywania tutaj specjalnie nic nie ma. Wylutowaliśmy hybrydę, posprawdzaliśmy połączenia, tak samo jak i samą hybrydę. Wszystko wydaje się ok, a więc wymontowaliśmy jeszcze moduł. I być może, aczkolwiek pewności nie ma, ponieważ w tym miejscu, jak żeśmy naciskali, wszystko się zmieniało, jest radiator przylutowany do masy układu. I być może, jak tu popatrzymy dokładnie, nie wiem, czy to będzie widać, spróbuję tu podsunąć. Większego zoomu nie zrobię. Na tych łączeniach radiatora, oczywiście płytki przejściowej między scalakiem a obudową, między hybrydą a obudową, tu tak niezbyt ładnie te luty wyglądają, jakby połączenia mogło nie być. Poprawimy jeszcze to, wszystkie te inne, tylko to lutownicą większej mocy. No i zobaczymy, złożymy to w całość i sprawdzimy, jakie będą tej naprawy efekty. Poprawiliśmy już miejsca styku radiatora z płytką główną. Rzeczywiście podczas lutowania wychodziło, że ona po prostu nie była przylutowana. Była chyba za niska temperatura i cyna się nie trzymała. Teraz mamy to już ładnie przylutowane. Widać, że cyna dolega do płytki. Oczyściliśmy już płytkę. Pokryjemy nową pastą termoprzewodzącą i składamy urządzenie w całość. Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań. I radio już mamy złożone, podłączone do analizatora. No i sprawdźmy, czy to nam działa teraz. Obok jest ustawiony odbiornik na tą częstotliwość 1240 MHz. No i sprawdzamy. Raz. 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 No jak widać, to zadziałało. Zmieńmy teraz częstotliwość. I teraz jesteśmy na częstotliwości 1299.
Raz, 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 dwa, raz, trzy. Dwa, trzy. Czyli odbiornik odbiera bez problemu. Sygnał. Sygnał. Na analizatorze widma widzimy to, co trzeba. Czyli wygląda, że naprawa się powiodła. I teraz jeszcze zróbmy test mocy. Jest ustawione 10 W, 39,4 dBm, no, czyli około 9 W wychodzi. I tak to jest podawane w instrukcji, że typowo jest taka moc. I zjedźmy na 1 W. I na 1 W 29,5 dBm, czyli niecały 1 W, czyli wszystko by się zgadzało. A więc podsumowując całość dzisiejszych działań, wygląda na to, że złe przylutowanie płytki radiatora do głównej płyty powodowało braki w połączeniu z masą, co tym samym powodowało, że układ zamiast pracować poprawnie zabudzał się. Poprawienie tych lutów wyeliminowało lusterkę i radio działa poprawnie. Zresztą na pierwszy rzut oka wyglądały one już no nie tak jak powinny. Także szkoda, że producent nie przyłożył troszeczkę więcej wagi do takich drobiazgów. Być może u niego działały, ale transport i inne zjawiska spowodowały, że te niepewne styki w końcu przestały funkcjonować i wymagały poprawy. Dobrze, że na tym się skończyło. Lusterka niewielka. Troszeczkę czasu było potrzeba, ale praktycznie bezkosztowo została naprawiona. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów, do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i udostępniania, aby jak najwięcej osób mogło takie porady obejrzeć. Dziękuję za uwagę.